Znalazłam fałszywe konto mojego faceta na Instagramie. Jestem zdenerwowana. Nie wiem, co robić, ani jak mu powiedzieć, że wiem o tym. Mój partner jest w królewskiej marynarce wojennej. Wyjeżdża zawsze na kilka miesięcy. Jesteśmy razem od kilku lat i dzielimy razem mieszkanie. Nigdy wcześniej nie przeglądałam jego telefonu, ponieważ zawsze czułam, że mogę mu ufać. Ale ostatnio miałam kilka podejrzeń, że coś ukrywa. Zauważyłam, że jego powiadomienia na Instagramie nie pojawiają się jako Instagram, tylko jakoś inaczej, co oznacza, że ma inne konto, na które jest zalogowany. Nigdy o tym nie myślałam, ale chciałam się upewnić, więc go o to po prostu zapytałam. Natychmiast zablokował swój telefon. Gdy ciągle prosiłam, żeby go odblokował, to on w końcu pokazał mi to fałszywe konto, które założył, śledzące mnie i inne dziewczyny na Instagramie. Powiedział, że zrobił to, aby zobaczyć, co robię, kiedy rozstaliśmy się kilka miesięcy temu. Poprosiłam o zobaczenie wiadomości, ponieważ oprócz mnie były tam inne dziewczyny, a on nie chciał mi pokazać i zaczął się dziwnie zachowywać. Przebrałam się i kazałam mu wyjść, jeśli nie pokaże mi wiadomości. Kilka minut później wchodzi do sypialni i pokazuje mi. Nic tam nie było. Pomyślałam, że to było bardzo dziwne, ponieważ sposób, w jaki się zachowywał, kiedy pytałam, był bardzo dziwny. Następnie powiedział mi, że ma to konto do oglądania niecenzuralnych filmików na swoim statku, ponieważ mają tam za słaby zasięg i najwyraźniej wszyscy chłopcy z marynarki wojennej zapisują to sobie na przyszłość. Powiedział, że nie używał własnego konta, ponieważ ludzie wiedzieliby, że to on. Uwierzyłam mu, ponieważ był bardzo nieugięty w swoich przekonaniach. Następnej nocy poszliśmy razem z jego rodziną, a później z jego przyjaciółmi na drinka. Nie pamiętam, o której położyłam się do łóżka, ale pamiętam, jak on przyszedł do łóżka, a potem około 30 minut później poruszał się, budząc mnie ponownie i prosząc o kawałek kompry. Następnego ranka obudziłam się przed nim i sprawdziłam jego telefon, ponieważ jego historia coś mi się nie zgadzała. Konto zostało założone 2 lata temu, mniej więcej pół miesiąca przed naszym spotkaniem. Wtedy już wiedziałam, że to kłamstwo. Kiedy pogrzebałam głębiej w tym fałszywym koncie, znalazłam ponad 300 zdjęć nagich dziewczyn, które on lubił i zapisał sobie na Insta. Sprawdziłam analitykę i dane, aby zobaczyć, czy coś zostało usunięte i odkryłam, że odpowiadał na historię tych dziewczyn, na ich relacje i prosił je o publikowanie treści w określone dni. Dni, w których był w bazie marynarki wojennej, a nie w domu. Sprawdziłam nawet jego Twittera i znalazłam tam dokładnie to samo. Później dowiedziałam się, że oglądał ich filmy nawet poprzedniej nocy, kiedy spałam z nim pijana w łóżku. Co wyjaśnia, dlaczego pamiętam, że budził mnie w różnych momentach. Po prostu dodawał dziewczyny na Snapie i obserwował je na Instagramie, a potem znowu mnie, żebym pokazała się jako ostatnia dziewczyna, którą on obserwuje. On nie wie, że ja o tym wiem. W dodatku w przyszłym tygodniu zostaje wysłany aż na 4 miesiące. Martwię się, że nie mogę mu już ufać. Zastanawiam się, co jeszcze robił i nigdy się nie dowiem, czy wiadomości były wymieniane, czy zostały usunięte. I wiedziałam zresztą tylko jego odpowiedzi na relacje. Najgorsze były typy tych dziewczyn. One są sztuczne po operacjach plastycznych i zupełnie nie były takie jak ja. Proszę skomentujcie ten temat, ponieważ jestem zdruzgotana tym, co zobaczyłam. A tym bardziej on wkrótce znowu wyjeżdża. No cóż, no to zgodnie tutaj z prośbą autorki, ja również was proszę, skomentujcie i powiedzcie, co uważacie. Ja nie ufam temu panu. Wydaje mi się, że faktycznie on nieprzypadkowo zapisuje te kobiety. Może ma nawet jakiś problem, bo ilość wydaje się naprawdę duża. Miejmy nadzieję, że faktycznie jej nie zdradza, ale być, znamy żyć. W każdym razie z mojej strony to tyle na dziś. Jak zwykle, do usłyszenia.